Na terenie grupy Azoty Police, a dokładnie na Wydziale Gospodarki Wodnej, znajdują się obiekty będące pozostałością po kompleksie Hydriewerke Pylitz, niemieckiej fabryce paliw syntetycznych, która podczas II wojny światowej była największym zakładem produkcyjnym Pomorza Zachodniego. Jednym z takich obiektów, który funkcjonuje do dziś, jest budynek W21. Budynek ten pełni funkcję przepompowni wody odrzańskiej, podobnie zresztą jak przeszło 80 lat temu. Budynek wybudowano w 1938 roku, nosił wówczas oznaczenie Hydrobał 680. Dolna kondygnacja podzielona została na cztery komory, w których umieszczono 11 pomp o łącznej wydajności 5000 metrów sześciennych na godzinę. Następnie woda chłodnicza transportowana do poszczególnych wydziałów dwoma podziemnymi rurociągami, w których utrzymywano ciśnienie około 0,55 MPa i co ciekawe, obecnie również mniej więcej takie ciśnienie się w instalacji utrzymuje. Na terenie ujęcia wody znajdują się odmulniki, które również zostały przystosowane ze starej instalacji Hydriewerke. Wówczas nosiły oznaczenie Hydrobał 690 i pełniły funkcję odmulników zapasowych. Obecnie spływają do nich popłuczyny z instalacji Wydziału Gospodarki Wodnej. Tutaj na terenie znajduje się również ciekawy obiekt, jest to naziemny bunkier przeciwlotniczy, który został wybudowany w 1944 roku dla obsługi budynku ujęcia wody. Do niego prowadziły trzy wąskie wejścia 1,40 m, które następnie przechodziły w jedno niewielkie pomieszczenie, które zamykane było z każdej ze stron gazoszczelnymi, stalowymi drzwiami zamykanymi na podwójny rygiel. Ściany tego schrony mają blisko 2 metry grubości i cała konstrukcja miała wytrzymać bezpośrednie trafienie najczęściej zrzucaną wówczas przez aliantów bombą lotniczą o wagomierze 250 kg. O wydarzeniach sprzed blisko 80 lat przypominają także zlokalizowane na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków pozostałości szczeliny przeciwlotniczej mającej chronić niegdyś załogę zakładu i wartowników przed skutkami nalotów bombowych. Na wydziale oczyszczalni ścieków po lewej stronie od drogi przy obecnych silosach z wapnem znajdował się obóz zbiorowego zakwaterowania Tobruklager. I pozostałością taką po nim jest szczelina przeciwlotnicza, która się zachowała. Obecnie jest ona niedostępna, ponieważ przy budowie wydziału wejścia do tego schronu zostały zniszczone. Zostały jedyne dwa wejścia ewakuacyjne. Dominik Wołyński jest pasjonatem historii i lokalnym regionalistą. Kolekcjonuje pamiątki głównie z czasów II wojny światowej. Do tej pory zgromadził ponad 1000 eksponatów, między innymi zdjęć, dokumentów, widokówek i map. Na jedno ze zdjęć lotniczych wykonanych podczas bombardowania fabryki pan Dominik nałożył aktualne mapy satelitarne. Stworzone porównanie pozwala zobrazować, jak miejsce, w którym przyszło mu dziś pracować, wyglądało przeszło 80 lat temu.